Siemano, witam wszystkich e-sportowych świrów bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, z dniem dzisiejszym nawiązałem współpracę ze stroną CSGO Skins i to właśnie z tej strony będą pojawiały się kolejne odcinki właśnie na moim kanale. Mam nadzieję, że odcinki wam się spodobają. Jest to taka legendarna strona wśród Counter-Strike'a. Ona jeszcze prosperowała za czasów 2015 czy 16 roku, pamiętam. Także bardzo się cieszę, że mogliśmy razem nawiązać współpracę. Mam nadzieję, że tutaj będzie wam się te odcineczki miło oglądało. No i oczywiście dzisiaj rozpoczniemy sobie tutaj taką serię z otwierania skrzynek. Mam nadzieję, że właśnie wam się te odcinki tutaj spodobają. Na samym początku chciałbym was zaprosić tutaj do skorzystania z mojego kodu promocyjnego. Albo wchodzicie sobie z pierwszej linijki w opisie, albo tutaj logujecie się przez Steama w prawym górnym rogu, klikacie doładuj i wprowadzacie sobie kodzik Nastir. Z moim kodem dostaniecie 10% bonusu i oczywiście dostaniecie także 2,50 zł na start, dzięki czemu będziecie mogli sobie otworzyć tutaj dwie skrzynki na stronie. To znaczy albo najtańszą, albo prawie najtańszą, ale zawsze za darmo, to jest uczciwa cena, także słuchajcie, klikacie sobie tutaj kodzik Nastir, potem aktywuj i 2,50 zł oraz 10% do doładowania dodatkowe wam się tutaj pojawi. No i będziecie mogli sobie otworzyć albo takiego low case'a, albo indirect case. Zaraz sobie te wszystkie skrzyneczki przetestujemy. No to dobra, otwórzmy sobie może takiego low case'a, zobaczymy co moglibyście wylosować za złoty 50. No powiem wam, że ostatnio kanał fajnie nam tutaj rozrasta. Bardzo wam dziękuję za ostatnie wyniki. Widzę, że content e-sportowy wam się tutaj bardzo, bardzo podoba. W ostatnim czasie, w lutym, przyszło nam lekko ponad 2000 nowych subskrybentów i ponad 300 tysięcy wyświetleń na kanale. Także bardzo, bardzo wam dziękuję. Tutaj jak widzicie, tak, na początku złotówka, potem 45 groszy, zawsze to jest za darmo, słuchajcie, bo tą skrzyneczkę możecie otworzyć sobie z kodu mojego, więc to jest naprawdę fajna, fajna rzecz. Tutaj leci nam M4 za 0,30, no bardzo tania ta M4, ale na początek taki skin całkiem spoko, zawsze, słuchajcie, może się trafić także z naklejkami, także to jest też fajnie. Teraz różne crafty można fajne robić, bo też dużo, dużo zmian w CS2 tutaj się nam pojawiło. No i tak, indirect case. Też taką skrzynkę możecie otworzyć. Tam jak otworzycie tą skrzynkę za złote 50, no to wiadomo, złotówka wam zostanie, ale możecie także otworzyć za cały balans, który dostajecie z kodu, taką skrzynkę za 2,50. Co tutaj możemy trafić? Możemy trafić na przykład takiego digelka. No taki digelek za darmo myślę, że nikt by nie pogardził naprawdę, także otwórzmy sobie od razu trzy skrzynki. Jak widzicie, możemy sobie wybrać od razu, żeby otworzyć parę skrzynek naraz, więc to jest spoko. No i lecą nam dwa handguny i jeden Desert Eagle, zobaczymy. No i patrzcie, no na przykład takie P2000 za 7,15, gdyby ktoś trafił. Wydaje mi się, że całkiem spoko, to już jest prawie dycha, także jak najbardziej, sprzedamy sobie wszystko, otworzymy kolejne trzy skrzynki, no i zobaczmy, co jeszcze nam tutaj poleci. Dzisiaj mamy ogólnie 2,5 tysiąca złotych, także dość fajnie. Dobra, tutaj mamy 4 złote. Sprzedamy sobie wszystko. Dzisiaj wszystkiego nie wykorzystamy na odcinku, natomiast słuchajcie, już w kolejnych odcinkach zaczną się tutaj robić grube openingi, także zachęcam oczywiście do sprawdzania kanału. Na stronie mamy coś takiego jak Daily Case, czyli darmową skrzyneczkę, którą możemy otworzyć bodajże co 24 godziny, więc też fajna, fajna opcja. I tutaj możemy nawet koskę trafić. No to już w ogóle, koskę za darmo, to jest piękna sprawa. Musimy zaznaczyć, że nie jesteśmy robotem. Zobaczmy, co my dzisiaj sobie tutaj trafimy z tej skrzyneczki i mamy 4 centy. 4 centy, ile to tam na złotówki wychodzi? No jakoś razy 4 sobie liczmy, prawda? Także tak to wychodzi. No i spoko, no dzisiaj nic nie dropnęliśmy fajniejszego tutaj z tej skrzynki, natomiast czekajcie, odświeżymy sobie stronę. Tak, co 24 godziny możecie sobie taką skrzyneczkę otworzyć, więc wydaje mi się, że bardzo, bardzo spoko. Dobra, otwórzmy sobie coś droższego dzisiaj. Mamy tutaj, jak widzicie, elegant case na przecenie i lovely case. No, wydaje mi się, że tą elegancką skrzynkę jak najbardziej możemy sobie potestować. Dwie takie skrzyneczki za 120 zł. Zobaczmy, co nam tutaj poleci z tego. No już powiem wam, że trochę wyszedłem z sprawy. Dawno się nie nagrywało tych openingów. Ale akurat dzisiaj, słuchajcie, wracamy na grubo. 50 zł mamy. No, to nie jest jakoś specjalnie, niestety na minus. Ale spróbujmy jeszcze raz, otwórzmy sobie jeszcze te dwie skrzyneczki. Mamy redline'a chyba. Nie, przeleci. Szkoda, szkoda, bo redlinik naprawdę fajny skin. Ale famasa mamy za 55 zł. Złoty famas. Całkiem też spoko, tego skina sobie sprzedamy, tego możemy zostawić. Chodźmy do kolejnej skrzyneczki. Oczywiście tutaj wszystko zdążymy przetestować, dzisiaj niestety wszystkiego nie przetestujemy, ale w kolejnych odcinkach już na pewno jak najbardziej. Dead case, mamy coś takiego. Otwórzmy, tutaj nawet haula możemy trafić, patrzcie to. No, haula to już bardzo dawno nie widziałem. Mamy Legion Anubisa. I Legion Anubisa kosztuje 47 zł. No, trochę potaniał, pamiętam jak kosztował zdecydowanie więcej.
Lecimy sobie dalej i mamy Neon Ridera. No Neon Rider już musi być na plus. Zdecydowanie, chyba że jakiś słaby stan. Zdecydowanie, patrzcie, 181 zł. Także tutaj już mamy proficik razy dwa prawie. Fajno. I otwórzmy sobie ponownie taką skrzynkę. Zobaczymy, co nam tutaj poleci. Kolejny Neon Rider, proszę bardzo. I czyżby też w stanie dobrym? Kolejne 181 zł. Dziękuję bardzo. Tutaj dwa razy pod rząd, prawie razy dwa bonusik, także mega, mega spoko. Na stronie mamy w ogóle coś takiego jak Case Battle, słuchajcie, czyli bitewki z innymi graczami. Możecie ten tryb jak najbardziej kojarzyć. Ja sobie tutaj jakąś bitewkę zrobię na szybko, żeby wam pokazać, o co tu chodzi. Oczywiście, tak jak mówię, w kolejnych odcinkach będziemy się tutaj bardziej skupiać na tych wszystkich trybach. 1% na Golden Coila w ogóle. Fajne, fajne skrzyneczki. Będę musiał się tutaj temu na pewno przyjrzeć bardziej. Ale dodamy sobie na przykład ze 3 skrzynki AK-47. Taką bitwę zrobimy. Dość nietypowa. Wybierzemy sobie dwóch graczy. Tryb standardowy i bitwa publiczna. I tak sobie pewnie dodamy bota tutaj na szybko. Dobra, musimy poczekać tutaj 3 sekundy, dodajemy sobie bota, dodajmy sobie bota Emiliego, 50% win ratio, spróbujmy sobie, mam nadzieję, że tutaj jakieś fajne kałaszki nam ta bitewka rzuci. Okej, redline i redline, no ciekawie się tutaj zaczyna, zobaczmy dalej, co tutaj będzie, no, okej, kurde, dwa kałachy, patrzcie, jest 50% na tego kałacha, mi w lepszym stanie poleciał. Oczywiście zwycięzca tej bitwy zgarnia wszystko, no i niestety, patrzcie, trafił, no nie wierzę, o 2 złote. O 2 złote nas przebił, 397 zeta. No szkoda, ale naprawdę bardzo dobrze tutaj z tej bitwy poleciało. Tak naprawdę tylko jeden gorszy skin, Safari Mesh, no szkoda, że dla nas poleciał ten Safari Mesh. No ale trudno, no nie można mieć wszystkiego, to racja. Na stronie mamy coś takiego tutaj jak Exchanger. Czyli na przykład, jeżeli dropniemy sobie jakiegoś skina, możemy go jak najbardziej wymienić na coś innego. Jeżeli nam się skin nie podoba, no to możemy sobie tutaj wziąć coś z bota strony i po prostu wypłacić sobie coś innego. Myślę, że też całkiem spoko opcja. Ja tutaj jeszcze na koniec dla was coś otworzę takiego grubszego. Mamy 1800 zł, to spróbujemy coś otworzyć za, no może 250, Anarchy Case. Coś takiego sobie spróbujemy. Aha, nie wiem, czy wam dzisiaj wspomniałem. Na kanale macie, słuchajcie, giveaway miesięczny, który się kończy już w lutym. Giveaway macie na kałaszka za 180 zł. Będziecie mieli link oczywiście też w opisie. A słuchajcie, dzięki współpracy ze stroną CSGO Skins, kolejny giveaway miesięczny będzie na coś droższego. Także, słuchajcie, wbijcie tutaj z kodu jak najbardziej. Możecie podziękować trochę. Możecie się odwdzięczyć właściwie. Dzięki temu, że tutaj strona zgodziła się właśnie zasponsorować kolejny giveaway dla was i dzięki temu, że właśnie mamy tutaj współpracę. Dobra, pierwszy skin dropnął kałaszek w stat tracku za 208 zł bodajże. Tutaj ten Galil jest w ogóle droższy od tego. No ciekawe. No i chyba tyle. Otworzymy sobie jeszcze ewentualnie jedną skrzynkę za 150 zł. Czyli tego Beasta Case, bo też mnie ciekawił. To będzie ostatnia skrzynka w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, co nam poleci. Mam nadzieję, że coś dobrego. I niestety Kumicho Dragon, chyba że w stat tracku będzie. No niestety nie, 68 zł. Także moi drodzy, dzisiejszy odcinek kończymy sobie z takimi skinami. Łączna wartość to jest 1000 zł i mamy jeszcze 1168 w naszym balansie. Także dzisiaj niestety trochę na minus, ale oczywiście w kolejnych odcinkach postaramy się zdobyć trochę więcej niż oczywiście dzisiaj zdobyliśmy. Także co, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, a także jakiegoś pozytywnego komentarza. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka i siemanko!